Uwaga, uwaga, tam idziemy odebrać moje pokemonowe karty. Boosterki, boosterki, boosterki! I mam moje 3 boosterki z Sun and Moon po raz kolejny, ale później wjedziemy na pewno w inne. I mam jeszcze, słuchajcie, folejki, folejki. Później wam powiem, o co chodzi z folejkami, jak już będziemy w domu. Trzeba szybko wracać i robić opening. Dotarłam już do domu, bardzo szybko wracałam, żeby otworzyć kolejne boosterki i muszę wam powiedzieć, że niestety troszeczkę żałuję, że zakupiłam znowu boostery Sun and Moon. I już wam tłumaczę, o co chodzi, czemu właśnie tych boosterów teraz się nie poleca kupować. Ze względu na to, że ponoć, jeżeli się kupuje taką, wiecie, całe jakby paczki tych boosterów, tam po 30 chyba 6 sztuk, w takich paczkach można bardzo łatwo wykryć, w której paczce będzie dokładnie karta, po prostu jakaś GX lub holo, no po prostu jakaś fajna, tak, a nie śmieci. I średnio co trzecią paczkę po prostu dostajemy GX-a albo jakąś holograficzną kartę. I niestety, słuchajcie, jeżeli właśnie kupujemy z jakiegoś sklepu, który mógłby nas oszukać albo chciałby nas oszukać, to oni mogliby w tym momencie w takim całym pudełku powybierać tylko te boostery, które są po prostu z tymi lepszymi kartami i je na przykład sobie zostawić, pootwierać, posprzedawać później osobno te karty, a resztę po prostu sprzedawać ludziom, no i byśmy dostawali same śmieci. I mam nadzieję, że z tego sklepu, co ja kupiłam, jest raczej legitny sklep, więc myślę, że nie będzie tutaj takiego problemu. No i słuchajcie, mam też taką dobrą wiadomość, że jeżeli oni, słuchajcie, wyciągnęli te boostery właśnie 3 z tego pudełka, to powiem wam, że powinniśmy mieć tutaj jakąś jedną kartę lepszą. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jestem bardzo ciekawa. Ogólnie, słuchajcie, właśnie ta cała sprawa jest bardzo, bardzo nagłaśniana przez youtuberów, więc myślę, że Nintendo coś niedługo z tym zrobi. Stało się to tak, bo oni po prostu zmienili drukarnię na jakąś tańszą. I ta drukarnia po prostu, zamiast przed włożeniem do pudełek tych kart je potasować, po prostu olali to. Tutaj jeszcze, słuchajcie, zakupiłam właśnie folijki. Oczywiście ja wiem, że mówi się folijki, ale na streamie, słuchajcie, wyszła taka śmieszna sytuacja, bo oglądaliśmy jakiegoś ziomka, który właśnie też otwierał boostery i on mówił, że wkłada karty do folijek. I po prostu teraz się śmiejemy z niektórymi osobami, że na folijki mówimy folijki. Więc może już niech tak zostanie. Dobra, nie ma co przedłużać. Otwieramy. Który by tu pierwszy? Który pierwszy? Ostatnio z tego, słuchajcie, dostałam właśnie tego mojego laprasika, więc może zabierzemy się za tego tym razem na start. No nic, otwieramy. Oby było szczęście. Już widzę, jest Dratini. I jedziemy, moi drodzy, po kolei. Dratini jest pierwszy, Sandy Gast, więc już widzicie, mam powtórki. Morilul też już mam. Tego nie mam. Fomantis. Fomantis, tego nie mam, więc okej. Okay. Carskit, chyba dobrze, Energia, Passimian, chyba tak, powinnam to przeczytać. Rotondexa, super, ale fajnie. Co to teraz jest, oh my god, słuchajcie, znowu jakaś podejrzana nazwa. Poczekaj, spróbuję to przeczytać. Piukumuku. Tak? No, nawet nie było tak ciężko. Wydawało się gorzej. Dobra, jedziemy dalej. Metapod. Holo. I jak widzicie, to jest jakby metapod, który jest na prawdziwym drzewie. Śmiesznie to wygląda. No i dobra, słuchajcie, ostatnia karta. Ja pierdzielę, znowu szczęśliwy, niewiarygodne. Boże, uwielbiam tą paczkę, w niej zawsze coś jest. W tamtym odcinku też był Lapras. Nie wierzę. Jest kolejna, udało się. Ale wydaje mi się, że chyba Lapras był lepszy. W sensie, jeżeli tak się przyjrzeć obrazkowi, to Lapras jakoś tak ładniejszy miał ten hologram. Chociaż, nie ukrywam, ten też wygląda czadersko. Ach, udało się. No słuchajcie, czyli jak na razie, więc mamy już teraz naszego jednego GX-a i teraz ogólnie tutaj już nie powinniśmy mieć żadnej fajniejszej karty. Powinny być po prostu zwykłe rare i zobaczymy, czy to się teraz sprawdzi. Więc otwieramy kolejną.
kod. Raz, dwa, trzy, cztery. Za te dwie. I lecimy, słuchajcie. SARS Kit pierwszy, Grow Light, Trap Raveler, Mariani, tak, Mariani. Boże, te nazwy mnie rozwalają po prostu. Rock'n'Rolla, Energia, o, znowu tęczowa energia, Toraka, Liten, super. Druga ten, ewolucja Litena, Chat. Metapod znowu, ale tym razem zwykły, nie Reverse Holo. O, bardzo fajnie wygląda. I uwaga, uwaga! Chwila prawdy, nie patrzę, Co się teraz stało? Co? Przecież to już miało nie być! Co? Nie, to są jakieś jaja, ludzie. Co się od... To nie miało tak działać, ponoć! Co ci youtuberzy mówili? O co chodzi? O mój Boże, druga! Jezus Maria, jaką ja jestem farciarą! Po prostu to jest niesamowite! Ludzie, czemu ja mam takiego farta? Czemu ja mam takiego farta? Czy wy też macie takiego farta, czy tylko ja mam takiego farta? Czadersko wygląda. O my God! Nie wierzę! Już mam trzy! Ja pierniczę, nie, słuchajcie, ja po prostu idę chyba w Totka zagrać. Naprawdę, idę w Totka zagrać. Nie, otwieram ostatni. I jak tutaj też będzie, to przysięgam, że pójdę na dwór i zrobię fikołka. Albo nawet trzy zrobię fikołki, trzy przewroty. Obiecuję, jak tu będzie trzeci. W sensie, jeżeli będzie albo jakiś holo, albo GX. Albo jeszcze lepszy. To naprawdę, przysięgam. Robię fikołka. I raz, i dwa. O mój Boże, co za fart. Ja po prostu nie wierzę. Snowball, Firo, Grabin, Spiro. O, fajnie, mamy ewolucję. Alański Grimer. Ha, ale fajne ma to żółty. Super wygląda, taka ciemna, czarna plazma. Energia, Golbat, Energy Switch. O, ciekawy. Profesor Kukuj, super. Timer Ball, też ładnie wygląda. Dobra, i uwaga, uwaga, ostatnia. Dobra, nie muszę robić fikołków, ludzie. Parasek zwykły. Znaczy zwykły, no oczywiście rare, tak, ale... Ale ja nie mogę po prostu. Nie, po prostu ludzie, nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, jak to się stało, bo jeżeli oni, słuchajcie, wyciągnęli trzy te paczki z tej wielkiej paczki, to po prostu nie wiem, jakim cudem trafiły mi się dwa GX-y. Espeon i czaderski Solgaleo. Muszę po prostu je włożyć do folijek. Przetestujemy zaraz folijki, moi drodzy, jak działają. Jakie one są jakości. One jakieś tanie były, wiecie, po 4 zł. No, ale swoją funkcję spełniają. Oh my God, po prostu nie. Nie, to jest... Ja mam takiego farta, że to jest aż za twardy, słuchajcie, fart. Mi się tak wydaje, wiecie? To jest aż za twardy fart. Czekajcie, wezmę jeszcze mojego laprasika. Włożę też tutaj w tą. Niedługo, wiecie, będę miała taki album fajny, ala książkowy, taki duży. W tym momencie, słuchajcie, po takim szczęściu ja czuję, że ja muszę te karty kolekcjonować. Żeby na 6 boosterów, tak, ja 6 boosterów otworzyłam, mieć 3 takie karty, trafić. Ludzie, nie czaję po prostu tego. To jest po prostu niemożliwe. Ja się bałam, że niczego nie trafię tutaj. Ale moi drodzy, to jeszcze nie jest koniec. Mamy jeszcze takie coś na zakończenie. Mały dodatek do odcinka. Już Wam pokazuję, tylko muszę schować te karty. Niedługo też jeszcze, jak trochę mi się ich więcej uzbiera, to pokażę Wam jakieś moje, które będę miała powtórki, to będziemy mogli się powymieniać. Przypominam o tym.
Dostałam dzisiaj dwie pocztówki, byłam właśnie na poczcie, odebrałam dwie pocztówki i zobaczcie, jedna jest z Afryki, rozumiecie to? Z Afryki, druga jest z Dubaju. Aguś, twój zasięg jest większy niż myślisz. Cieplutkie pozdrowienia, plus 38 w cieniu z kraju lwa i rekina, kraju, w którym w ogrodzie uprawiasz banany, kraju, gdzie chodzisz do góry nogami. Pozdrowienia z południowej Afryki. Asampia. Asampiego oczywiście kojarzę, to mój widz na streamach. No i jest tu, widzicie, mój adres, gdybyście chcieli mi również coś wysłać. Jestem niesamowicie ucieszona, że chciało ci się wysłać, aż że w ogóle ta kartka dotarła, taki kawał drogi, że przeleciała. Dziękuję ci ślicznie za tą pocztóweczkę, buziaczek. I mam, słuchajcie, jeszcze kolejną, tym razem z Dubaju, w ogóle czat. I tutaj proszę bardzo, takie trochę ciężkie pismo, ale myślę, że rozczytam. Elo z Dubaju, pozdrawiam Michał, ale nie wiem, Storek, lat około 13. Cześć Aga, pozdrawiam z ferii zimowych. Ło, ferie zimowe w Dubaju? Przywieź mi jakieś pokemony, tam pewnie mają. Z mojego wyjazdu, ogólnie polecam 9,5 na 10. Chciałbym ci... Nie wiem, co tu jest, słuchajcie, nie mogę się rozczytać, bo tu jest dużo subskryberów i mało raków w LOL-u. Nie wiem, co to jest za słowo. Jak je rozszyfrujecie, to napiszcie mi w komentarzach. PS, to pierwsza ogólnie rzecz, jaką wysyłam do jakiegoś koleżka youtubera? Nie wiem, nie mogę się, słuchajcie, rozczytać. A więc jesteś pierwsza. I zobaczcie, jaki fajny znaczek. I też ślicznie ci, Michał, dziękuję, że w Dubaju, będąc w Dubaju, pomyślałeś sobie, a wyślę pocztówkę do Miss Agi, nie? Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że kiedyś mi się też uda Dubaj odwiedzić. Buziaczek dla ciebie. No i właśnie, to słuchajcie, nie jest koniec, bo wymyśliłam dzisiaj taką nową rzecz, którą będę właśnie robiła, jeżeli będę coś od was dostawała, jakieś właśnie przesyłki, pocztówki, i fajnie się właśnie złożyło, że dzisiaj udało mi się odebrać pocztówki ze skrytki i już wam pokazuję, o co chodzi. A więc, moi drodzy, słuchajcie, zakupiłam globus i niedługo jeszcze zakupię mapę Polski, taką dużą, na ścianę, i będę, słuchajcie, oznaczała miejsca, czy to na globusie, czy na mapie z Polski, jeżeli będą właśnie przesyłki z Polski. Tutaj mam, czekajcie, gdzieś naklejki, o! Naklejkami, słuchajcie, chyba pokeboli, albo jeszcze zobaczę jakieś inne, jak znajdę później, bo to chyba mam na razie najmniejsze naklejki, jakie posiadam. Coś nie chcę za dużych naklejać, żeby za dużo miejsca nie zająć. I będę po prostu zaznaczała na mapie, skąd po prostu gdzieś od kogoś dostałam jakąś przesyłkę. I zobaczymy, po jakim czasie właśnie, czy ten globus, czy ta mapa Polski, którą niedługo już zakupię i powieszę na ścianie, jak się będzie to wszystko zapełniało. Więc dobra, kleimy najpierw, słuchajcie, Afrykę. I moi drodzy, ja tej Afryki już tutaj, wiecie, wyszukiwałam, w sensie na mapie, bo jedynym tutaj śladem, po którym mogę się zorientować, skąd ta pocztówka przyszła, to jest, widzicie tu, Durmile. I wpisałam to sobie w internecie i pokazało mi się dokładnie miejsce na mapie, że to jest tutaj, Durban, widzicie? Więc prawdopodobnie z takiego końca świata, rozumiecie? Dlatego właśnie jest do góry nogami, tak? No zobaczmy, no jest typowo do góry nogami, nie? Ziomek, jak ty się utrzymujesz? Nie spadasz? I tutaj właśnie przykleimy pierwszego pokebola, że z takiego końca świata przyleciała do mnie pocztóweczka Durban. Jest pokeball. Niesamowite po prostu. Taki kawał drogi. Teraz by mi się przydało trochę ciepełka, ale myślę, że 38 stopni to chyba by było jednak za dużo. Dobra, i teraz, moi drodzy, szukamy jeszcze Dubaju. Dubaj jest gdzieś tutaj. Tutaj niestety nie ma chyba nazwy Dubaj dokładnie. Tutaj jest obok Abu Zabi, tak? Abu Zabi? Abu Zabi, tak. Tutaj widzicie, Abu Zabi jest, więc Dubaj jest gdzieś tutaj, obok tego, chyba nad tym delikatnie, więc też przyklejam już kolejnego pokebola. O kurde, trochę dużo zajął, może go później obetnę. Bo zobaczcie, ile jest białego, to niestety chińskie naklejki, to wiecie.
Zobaczcie, oni nawet nie potrafią dobrych naklejek zrobić, no, niesamowite. Więc dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie oczywiście o łapkach w górę i dajcie koniecznie znać, jak Wam się też podobał właśnie pomysł z oznaczaniem przesyłek od Was, czy to na globusie, czy na mapie. Papatki, ja idę, słuchajcie, jeszcze trochę poskakać z radości, że, że trafiłam kolejne fajne dwie karty.